2018 roku, 6 lipca, młody pilot Krzysztof Sobański lądował tutaj awaryjnie na polach. Podobno skończyło się paliwo. Jakaś awaria była przewód paliwowy. Siadał bardzo pięknie, usiadł, katapultował się. Jak dochodzenie już zostało zakończone, stwierdzono, że wadliwie został wykonany pierścień, który nie odpalił, nie pękł podczas wyszczelenia tego naboju. Także wyskoczył na katapulcie i spadł. Zostawił żonę i dwoje dzieci. Uratował paschę, bo jak twierdzą fachowcy, przynajmniej tutaj miejscowość Pulko, Krasin, że usiadł tam na tych polach. I teraz mamy takiego kapelana baloniarzy. Warto pamiętać, że to Paweł miał takie talenty, że obłaskawiamy przestrzeń, że obłaskawiamy prawda, niebiosa, że możemy tam też być pewnym znakiem i to jest też piękne. Mnie uderza to w rodzinie baloniarzy, że jesteśmy jak rodzina. Mnie to zawsze uderza, jak są jakieś zawody, jakieś fiesty, sobie pożyczamy nawzajem ludzi, prawda, pomagamy sobie. To jest też bardzo wielkie. Pamiętajcie, że czasami w niektórych rodzinach naszych nie jest tak, jak tutaj wśród baloniarzy. Też trzeba pielęgnować. Pomódlmy się w intencji tych, którzy zginęli bohaterstwo. Polećmy kapitana Krzysztofa Sobańskiego i wszystkich tych, których my też znamy. Bośmy też ostatnio sobie popowiadali o różnych wypadkach. Tych, którzy oddali życie. I prośmy także o to, żeby nam Pan Bóg także te niebiosa otwierał i przybliżył. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. W intencji zmarłych, dobry jest o nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry jest o nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry jest o nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. I odpoczywanie w pokoju wiecznym. Amen. Jesteśmy w drugim takim szczególnym miejscu. W zasadzie dla mnie to najważniejszy punkt programu zawsze zawodów. Bo kiedyś, zobaczcie, w 2007 roku, jak był pogrzeb Bogusia, w tym starym kościele, tam gdzie dzisiaj byliśmy na koncercie, miałem swoją mowę i powiedziałem, że następne zawody będą imieniem Bogusława Santkiewicza i w kościele Brawa. Ale myślałem o jednych zawodach. Nie, że te następne jedne, nie? A to już 14. Boguś przeprowadził 11 edycji i później przyjęliśmy pałeczkę i już jest 14. Moja edycja z Wami. I cudem jest, że lądujecie. Każde lądowanie jest cudem, nie? I ja to widzę. Witam serdecznie wszystkich, pozdrawiam i chciałem podziękować mocno za przybycie, za kwiaty, które tutaj na grobie mogile Bogdana niedługo zostaną położone. Swoją działalnością rozpropagował sport balonowy. Od początku chciał być lotnikiem, latać. Udawało mu się, na lotni latał, w aeroklubie działał. No i tak sobie wymyślił z rozmów z panem Ireneuszem Cieślakiem. Tak konsultował, no i rozpoczął tą działalność. To trwało do 2007 roku. W ten czas mógł liczyć i taką pomoc od pana starosty, wówczas burmistrza Pasłęka, otrzymywał i do swojej śmierci ciągnął tą imprezę. Potem po śmierci zaczął pan Maciej Romanowski prowadzić. I tak to trwa do dnia dzisiejszego. Ludzi poznajemy za ich życia, ale ludzi też poznajemy po ich śmierci.
Poznajemy ich po ich dziełach. Nigdy nie było mi dane poznać pana Bogusława Stankiewicza, ale cały czas uczestniczę w jego dziele, w tym co zbudował. Trzeba nam umieć dziękować Panu Bogu za tych wszystkich, którzy nas zarażali swoją pasją, dzięki którym my tutaj jesteśmy. Remigiusz Mróz, niezwykle poczytny pisarz polski, napisał jedno zdanie otwierające w jednej z swoich książek najnowszych, że ludzie umierają dwa razy. Pierwszy raz, kiedy wchodzą do tego świata, a drugi raz, kiedy zostają zapomniani. Myślę, że Panu Bogusławowi ta druga śmierć się nie zdarzy. Że on będzie w naszej pamięci, że my będziemy o nim pamiętać. No to, co my robimy w czasie zawodów, jest piękne, chwalebne, godne i sprawiedliwe, że tu przychodzimy, żeby złożyć kwiaty, żeby oddać hołd, szacunek człowiekowi, który tak wiele zrobił dla tych zawodów, naszych spotkań, naszych relacji. I też warto się za niego pomodlić i też podziękować Panu Bogu za to, że nas trzyma blisko ziemi, blisko nieba i żeby zawsze ten balans, żebyśmy zachowali, żebyśmy zawsze cudownie startowali i cudownie lądowali. Pomódlmy się w intencji zmarłych, szczególnie zmarłego Bogusława. Dobry Jezu, nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie dziękuję. Ja też serdecznie dziękuję. W imieniu swoim całej rodziny. Bardzo nam miło. Dziękuję. Okay.